Nigdy nie byłem w wojsku. Na szczęście w moich czasach służba wojskowa przestała być obowiązkowa. Ale znam kogoś, kto był. I ten ktoś powiedział mi, że w wojsku bardzo ważne jest posłuszeństwo, wykonywanie rozkazów dowódcy. Tak jak na światłach. Czerwone stoisz, zielone idziesz. Amerykańskie filmy często podejmują motyw posłuszeństwa żołnierza w wojsku, pokazują jego dylematy, zastosować się, nie zastosować się, spełnić rozkaz, nie spełnić. I jego decyzje mają często bardzo różne konsekwencje, różne skutki. Tyle jeśli chodzi o amerykańskie filmy. Natomiast w liście do Hebrajczyków o Jezusie czytamy następujące słowa. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Ja wiem, że przenoszenie posłuszeństwa wojskowego na grunt wiary, religii może budzić nasz niepokój. Możemy się tego bać, dlatego że to się nam kojarzy z fanatyzmem, z fundamentalizmem. Tego nie chcemy, tego unikamy. Ale nie o takim połączeniu posłuszeństwa ze słowem Jezusa mówię. Mamy przykład Jezusa, który dostał rozkaz umrzeć na krzyżu za wszystkich ludzi. I do tego rozkazu się zastosował, mimo że tego rozkazu bardzo się bał. Tu mamy przykład historii w ogrodzie Getsemane, gdzie Jezus modli się i mówi: Panie Boże, proszę Cię, żeby mnie to ominęło, ale Ty w dalszym ciągu jesteś moim dowódcą i póki nie zmienisz rozkazu, ja będę go wykonywał. Jezus zastosował się do rozkazu, mimo że z perspektywy postronnych widzów, uczniów Jezusa, to co robił było bardzo niezrozumiałe. Jezus zastosował się do rozkazu, wypełnił ten rozkaz, mimo że tak jak w tamtych czasach, tak i dzisiaj, posłanie kogoś na śmierć jest rozkazem głupim, bezsensownym, a przynajmniej takim się wydaje. W tekście listu do Hebrajczyków czytamy o tym, że Jezus jest sprawcą zbawienia dla tych, którzy z kolei Jemu są posłuszni. Jak wygląda Twoje posłuszeństwo? Jak podchodzisz do rozkazów, świadomie używam tego słowa, Jezusa Chrystusa, do rozkazów Bożego Słowa? Zachęcam do tego, żeby nad tym tematem lepiej, mocniej, głębiej się zastanowić. O której teraz jedzie?